Siema, dero podróżnicy. Słuchajcie, nadszedł moment, kiedy w końcu oddajemy się na tak zwaną Peak Island, czyli Wyspę Świń. To są tak zwane tajskie Bahamy. Nie wiem, czy kojarzycie takie przepiękne plaże, turkusowe morze i świnki bawiące się na plażach, czy właśnie kąpiące się w tym oceanie. Słuchajcie, to są właśnie Bahamy. Natomiast w Tajlandii mamy taką namiastkę właśnie Bahamów. Mianowicie tutaj też się znajduje jedna wyspa. Ona znajduje się bardzo blisko Koh Samui. Zaraz Wam ją pokażę i właśnie na nią dzisiaj pojedziemy. Słuchajcie, ja nie zrezygnuję z pokazywania tak przepięknych widoków właśnie jak ten, który jest za mną. Chociaż ja wiem, że byście woleli oglądać życie, taki Big Brother związany z życiem w Tajlandii. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, nie zrezygnuję z widoków. Nomen omen zrobiłem takie badania empiryczne, takie jak miałem na studiach, na statystyce. Słuchajcie, jeżeli wrzucam filmik o na przykład kosztach życia, czy tam o kosztach hoteli w Tajlandii, to jest około 1500 wyświetleń. Jeżeli wrzucam filmik o nocnym życiu w Pattaji, to jest 3000 wyświetleń. Natomiast jeżeli wrzucam filmik o tak przepięknych widokach, jak właśnie ten za mną, jest około 500 wyświetleń. Trudno, słuchajcie, tak jak powiedziałem, nie zrezygnuję z tak przepięknych miejsc, żeby co niektórym też pokazać, którzy właśnie interesują się bardziej tak piękną przyrodą i tak pięknymi widokami, żeby po prostu mieli też namiastkę takich, no, zwykłych atrakcji, które trzeba czy można odwiedzić, będąc w Tajlandii. Słuchajcie, lecimy na Wyspę Świń, czyli Peak Island. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Zdradzę Wam tylko taką tajemnicę: jeżeli zasubskrybujecie, a nie dacie dzwoneczka, to nie będziecie otrzymywać powiadomień, czyli nie będziecie otrzymywać spamu. Natomiast jakby subskrypcje też są bardzo ważne dla mnie, jeżeli chodzi o rozwój mojego kanału. Także będę wdzięczny za suba, za łapkę w górę i za jakiś komentarz. No okej, okay. Tak wygląda nasza łódeczka. Tam widzicie, jakaś para też właśnie była odwiedzić Peak Island. No i co? Startujemy. Okej, okay, my friend, let's go. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to wypływamy z mariny, która się nazywa Tong Krut na Koh Samui, ponieważ stąd jest najbliżej. Tutaj jest właśnie jedna wyspa, na którą płyniemy, tam będziemy snurkować, i Peak Island, której w tym momencie nie widzimy. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to wynajem takiej dużej łodzi, niezależnie od tego, ile osób tak naprawdę płynie, czy jedna, czy dwie, czy cztery, to jest 1500 batów, czyli jakieś 180 zł i mamy w tym 4-godzinny rejs na Wyspę Świń, a potem na tą drugą wyspę, gdzie będziemy snurkować na rafie. Słuchajcie, to jest właśnie Wyspa Świń. To jest właśnie Wyspa Świń, na którą płyniemy. A to jest ta druga wysepka, gdzie będziemy snurkować. Podobno ma przepiękne plaże. Słuchajcie, są trochę spore fale, ale my się nie boimy. No okej, okay, jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, oryginalna nazwa wyspy to jest Mat Sum. Tak się nazywa. A potocznie Peak Island. No tak, jak widzicie, słuchajcie, nie bez powodu. Wyspa się nazywa Mat Sum Paradise. Bo faktycznie jest tak w raju. Zobaczcie.
prawie jak na Filipinach, pamiętam taki kolor wody. Musimy w ogóle teraz iść tutaj do baru, zapłacić 50 batów za jakieś, chyba to jest wejście do National Park, do Narodowego Parku, bo każde wejście Stadika do Parku Narodowego kosztuje 50, 100, 200 batów, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Wchodzimy do baru. A tutaj pan sobie, kurde, chłodzi świnki. No niesamowite. Is dangerous? No. Not dangerous. Don't, no, not bite? You can bite. Okay. Thank you so much. Yeah. Oh, shower. Święka pije. Dzień dobry. She like? Ron. O, znalazły się dwie brakujące świnki. Sadika. Oj, come on. Ciekawe, jaki to gatunek. Ktoś wie? Napiszcie może w komentarzu, jaki to jest gatunek świń. Czy to są dzikie świnie, czy to są raczej takie domowe świnie. No. Ciekawostka. O. Dosyć spore, nie? Taka dosyć duża maciorka. To gorąco, nie? A w ogóle nie wiem, czy widzicie, od jakichś kilku tygodni mamy tak zwany low tide, czyli strasznie niski poziom wody, czyli odpływ, tak? Mówiąc mówiąc po polsku. Generalnie pytałem się, dlaczego tak jest. Oni mówią, że to ma związek z jakimiś fazami księżyca, z położeniem księżyca. No, ciekawostka, nie? Muszę się w temat zagłębić, bo nie przypuszczałbym, że księżyc ma coś wspólnego z przypływami i odpływami. Słuchajcie, zobaczcie, jak to jest człowiek z naturą za pan brat. No, non-stop, jak jakieś koniki, czy nawet konie polne. To jakieś jaszczurki małe, jakieś cykady. Po prostu na każdym kroku w Tajlandii człowiek spotyka różne zwierzątka. Nieźle, nie? No okej, czas powoli spadać z wyspy świń. Tak jak miałbym skomentować, słuchajcie, ten mój pobyt krótki. Jeżeli przypływa się ekipą, jeżeli grupa przyjeżdża na wakacje i odwiedza na przykład Peak Islands, no to jak sami widzicie, za mną jest Barek, który na pewno potęguje doznania z wyprawy na wyspę Peak Island. Także, no co, no wiadomo, jak się jest podróżnikiem, ma się inne doznania niż jak się jest w zorganizowanej grupie, która przyjeżdża na wakacje dla fanu. Także, no nic, lecimy jeszcze posnurkować i wtedy ocenimy naszą dzisiejszą wyprawę. No okej, słuchajcie, no tak wyglądają te świnki. Ich jest w sumie 5 na całej wyspie, więc to trochę burzliwa nazwa Peak Island, tym bardziej, że one tutaj nie żyją dziko, tylko są raczej hodowane przez właścicieli tego baru. Także jeżeli miałbym określić swoje wrażenia tak po pierwszym etapie tej mojej podróży, powiem tak, nie ma szału, natomiast no, pocieszam się, że jeszcze płyniemy na tą sąsiednią wyspę naprzeciwko. Tam właśnie za nami jest, gdzie zrobimy snurkowanie, tak, na rafie. Także może akurat ogólne wrażenia z dzisiejszej wyprawy będą całkiem przyjemne. Słuchajcie, a propos tego, co mam na sobie. Widzicie, mam długi rękaw. Powinienem mieć jeszcze kaptur, ponieważ słońce w takie dni jak dzisiaj
strasznie opala, strasznie. I to po prostu każde miejsce, które mamy odkryte, jest narażone na poparzenia, więc no już nieraz tak właśnie zdradliwie doświadczyłem takiej niespodzianki, że po przyjściu do domu wieczorem miałem odciśnięte rękawki, słuchajcie, i tutaj wokół szyi, jakbym co najmniej autostrady budował. Pozdrawiam osoby, które budują autostrady. Także tak to wygląda. Pamiętajcie, najlepiej mieć w ogóle taki kostium do wake'a, do surfowania, do kitesurfowania, do windsurfowania, czyli taki cały kombinezon łącznie z kapturem, z zakryciem głowy, wtedy chronimy każdą odkrytą część ciała. No okej, może jeszcze pozwiedzam, słuchajcie, trochę tą wyspę i będziemy lecieć na surkowanie. No. Nie ma zbyt dużo ludzi, jest jakaś wycieczka, nie wiem bodajże z Korei. Jak widzicie, dwie takie łódeczki tylko stoją. One notabene zabierają około 10 osób, więc tak naprawdę, jeżeli by się chciało popłynąć w 10 osób, to po 150 batów, czyli po jakieś 18 zł, to w ogóle no nie ma tragedii, tak? Nie mamy o czym mówić. Natomiast no ja w większości podróżuję sam, tak jak wiecie, więc no wiąże się z tym, że muszę za niektóre atrakcje płacić również samemu. Żegnamy się z Big Island, lecimy na kolejną z wysp posurkować. Okej, czas trochę pochillować. Tak się trochę buja. Ale nieźle. Gdzie będziemy sturkować. Kolega mi przygotowuje sprzęt do sturkowania. Okay, bro. What is interesting here? Some reef or some fish or something? Yeah. Coral. Squid. Coral and fish, right? Okay. It's my size. Okay. Let's check. No dobra. Ah, there. Yeah. Okay. Yeah, I see. Okej. No dobra, trzeba się kurde będzie zanurzyć do wody. Powiem, poproszę kolegę, żeby mnie ponagrywał trochę, nie? Szkoda, że nie mam w ogóle jakiś GoPro czy jakiejś kamery takiej, gdzie bym mógł nagrywać pod wodą, no ale to dopiero początki mojej przygody z YouTube'em. Słuchajcie, daleka droga jeszcze do tego, żebym na nim zaczął zarabiać. Jak będzie mi przynosił jakieś korzyści, bo na razie to robię dla przyjemności. A później zobaczymy, no. Może coś z tego wielkiego urośnie, może nie. We'll see. Dobra, zanurzamy się pod wodę. Okay, 1, 2, 3. It's recording right now? Yes, you are now. Really? Dobra, słuchajcie, trzeba rozpocząć przygodę z nurkowaniem. Outside. I will jump, okay? Okay. Okay, 1, 2, 3. How deep is here? 4 meters. 4 meters. Yeah, inside coral reef, 1.5 meter. Dobra, bierzemy maskę do nurkowania, rurkę i zatyczki do uszów. No i płyniemy na tą rafę, nie? Okej, thank you. No okej, słuchajcie, jakie wrażenia z rafy? Mogłoby być lepiej. To nie jest Egipt, słuchajcie, to nie jest Hurghada czy Sharm el-Sheikh.
nie jest aż tak bardzo kolorowa. Nie ma aż tylu kolorowych rybek, co w Egipcie, czy co na Wielkiej Rafie Koralowej w Australii, na której nie byłem, ale no na pewno będę chciał być, na pewno się tam wybiorę w przyszłości. Czy było warto? Słuchajcie, jak dla mnie samemu średnio. Natomiast jeżeli się jedzie w zorganizowanej grupie, tak jak tam widzicie, są niektóre wycieczki po kilkanaście osób, pewnie jest większy fan, pewnie przy okazji można jakiegoś drineczka wypić, jakieś jaja porobić. No, pewnie może być bardziej wesoło niż trip dla jednej osoby. Natomiast to co? Warto było zobaczyć, myślę, vloga przecież i tak nagrywam przede wszystkim dla was, żebyście wy wiedzieli, gdzie, co i jak, gdzie macie się udać i co macie zobaczyć. Także takie są moje wrażenia z dzisiejszej wyprawy. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam z, no, powiedz co, bądź pięknych zakątków Tajlandii. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał i zostańcie ze mną. No okej, okay, słuchajcie, dotarliśmy na miejsce. Thank you, my friends. Thank you. Okay, deep for you. Thank you so much. Słuchajcie, zawsze warto zostawić jakiegoś tipa, nawet na koniec. Tym bardziej teraz w dobie plusa. Dla nas to nie jest majątek jakiś, nie wiem, 5 zł, 10, a zawsze możemy pomóc tym ludziom, bo nawet czasami no niektórzy nie mają co jeść. Zostawiamy w restauracjach napiwki po 20, po 30 zł czasami, a targujemy się na ulicach, jeżeli kupujemy jakieś pamiątki, jakieś drobiazgi, jakieś, nie wiem, koszulki. Także dbajmy o lokalną społeczność, dbajmy o lokalnych ludzi, którzy tym bardziej teraz w dobie koronawirusa mają ciężką sytuację. Okej. Okay. Hej.